To zwykły dzień w Hongkongu, kiedy nagle największe tsunami w historii uderza w miasto, szybko zalewając ulice i wypełniając budynki. Ludzie uciekają w panice, próbując znaleźć bezpieczne miejsce, w którym mogliby się ukryć, ale woda jest od nich szybsza. Przeżywają tylko ci, którym udaje się dostać na wystarczająco wysokie piętro, a Hongkong traci większość mieszkańców w ciągu zaledwie kilku godzin. 5 lat później Asze wciąż ma koszmary o horrorze, który czuła tamtego dnia. Jednak każdego ranka tłumi swój strach i stara się przetrwać. Mieszka w wysokim budynku, który jest w ruinie, i korzysta ze śmieci, aby ukryć swoje rzeczy przed potencjalnymi wrogami. Od lat niszczy wszystko, co przydaje się do wody i stworzyła kryjówki w całym mieszkaniu, na przykład robiąc dziurę pod poduszkami kanapy. Każdego ranka udaje się na dach i pobiera trochę czystej wody ze swojego tajnego schowka, który również jest starannie ukryty. Po wypiciu herbaty słucha radia, ale ignoruje nagraną wiadomość informującą o rządowym schronie z zaopatrzeniem i zamiast tego wybiera muzykę. Ostrożnie używa słuchawek, aby uniknąć dodatkowego hałasu. Następnie używa ręcznika do zebrania porannej rosy, którą dodaje do swojego zapasu butelek z wodą. Mierzy również wszystkie butelki, aby śledzić, ile czystej wody jej pozostało, i nie może przestać się martwić, ponieważ od jakiegoś czasu nie padało. Po wykonaniu swoich obowiązków zjada makaron instant, wspominając piękne restauracje z pysznym jedzeniem, które odwiedzała z przyjaciółmi. Następnie Asze obserwuje okolice przez lornetkę. Z wody wystają tylko szczyty budynków, które od czasu do czasu zaczynają się rozpadać. Upewnia się również, że nieliczni ocalali sąsiedzi wciąż są w swoich mieszkaniach. Nagle dostrzega pudełko unoszące się w wodzie i pędzi do innego okna, gdzie zainstalowała prowizoryczny mechanizm przypominający harpun, którego używa do zbierania. Jednym szybkim strzałem udaje jej się złapać pudełko, ale kiedy próbuje je wciągnąć, coś w wodzie ciągnie pudełko w dół i zmusza ją do uderzenia w krawędź okna, raniąc jej ramię. Asze ignoruje ból i kontynuuje ciągnięcie wbrew tajemniczej sile, przewracając się, gdy stworzenie w końcu ją puszcza. Następnie Asze wnosi pudełko do środka, a zwierzę mści się, wysyłając falę przeciwko niej. Pudełko zawiera głównie śmieci, ale znajduje też butelkę alkoholu. W drodze powrotnej na dach Asze wpatruje się w drzwi na końcu korytarza, po czym rusza ponownie, wyraźnie zdenerwowana. Na dachu używa alkoholu do oczyszczenia rany, a następnie owija ją i zapija ból. Wieczorem słyszy krzyki i wygląda na zewnątrz, by odkryć, że dwie łodzie brutalnych padlinożerców przypłynęły i atakują sąsiadów. Na drugim dachu znajduje się mężczyzna, który przygląda się jej budynkowi, więc Asze chowa się na kilka sekund przed ponownym spojrzeniem. Wygląda na to, że łodzie zbliżają się do jej mieszkania, więc pędzi na dół, chowa wszystkie swoje codzienne rzeczy, przykrywa materac, a nawet rzuca trochę brudu na korytarz, aby wyglądał na zamieszkały. Następnie chowa się za fałszywą ścianą w szafie, upewniając się, że zachowuje ciszę, gdy padlinożercy wchodzą do pokoju i zaczynają rozglądać się za jedzeniem, sprawdzając nawet szafę. Na szczęście nic nie znajdują, ale Asze jest zaskoczona, gdy słyszy strzał. Chłopak właśnie strzelił z pistoletu, ponieważ myślał, że coś się porusza, ale to była pomyłka. Gdy grupa odchodzi, Asze płacze z ulgi i próbuje uspokoić się miłym wspomnieniem. Zanim doszło do tragedii, Asze zyskała przyrodnią siostrę i zabrała ją na posiłek, aby nawiązać więź. Następnego dnia znajduje kolejne pudełko, a wśród wszystkich śmieci w środku jest podekscytowana znalezieniem słoika miodu. Jednak jej szczęśliwy moment zostaje zrujnowany, gdy widzi ciało unoszące się w wodzie. Jakiś czas później, gdy Asze jest zajęta, ktoś zakrada się do środka i zaczyna zabierać rzeczy z sekretnych miejsc Aszy. Asze myśli, że coś słyszy, ale nic nie widzi, więc na razie to ignoruje. Kiedy szykuje się do spania, słyszy kolejny hałas i idzie sprawdzić z latarką, ale znowu nic nie ma. Następnie myje twarz i celowo zostawia mydło, aby w końcu złapać intruza, który okazuje się być małą dziewczynką. Asze chwyta ją za ramię, by się z nią skonfrontować, ale dziecko kopie ją i ucieka. Zabiera jeszcze kilka rzeczy, w tym prowizoryczną lampę Aszy, i idzie korytarzem, ale zanim zdąży otworzyć tajemnicze drzwi, słyszy nadchodzącą Aszę i ponownie wychodzi. Tej nocy Asze śni o tym, jak poszła na zakupy po ubrania na urodziny siostry i jak powiedziała swojej najlepszej przyjaciółce, że bardzo chce opuścić dom rodziców. Kiedy się budzi, zauważa, że brakuje części jej zapasów jedzenia, więc Asze zaczyna podążać za pustymi opakowaniami na podłodze i znajduje dziewczynę śpiącą z latarnią. Nie ma serca jej budzić, więc zamiast tego idzie gotować. Kiedy dziewczyna w końcu się budzi, zaczyna szukać kolejnych ukrytych schowków. Wewnątrz fałszywego gniazdka znajduje kopertę ze zdjęciami Aszy i jej siostry, ale zostaje przyłapana na gorącym uczynku. Dziecko ucieka, a Asze pospiesznie odkłada zdjęcia na miejsce, nie zauważając, że przypadkowo upuściła jedno z nich. Następnie przygotowuje drugą porcję makaronu i przynosi ją dziecku, przypominając sobie noc urodzinowej kolacji swojej siostry. Ich rodzice podarowali jej rodzinny naszyjnik, co rozgniewało Aszę, ponieważ jako pierwsze dziecko miała go dostać. Wywiązała się kłótnia, w wyniku której Asze opuściła dom. Wracając do teraźniejszości, pokazano, że Asze nosi teraz ten naszyjnik. Dziewczynka ignoruje ofertę jedzenia, więc Asze zostawia ją obok niej i odchodzi. Dziecko zjada wszystko, a chwilę później zauważa, że Asze również zostawiła za niej materac.
Nie używa go, ale następnego ranka oddaje Aszy wszystkie rzeczy, które ukradła. Na obiad Aszę ponownie przygotowuje dwie porcje makaronu i zostawia jedną za dziewczynki, która idzie zjeść na dach. Jednak dziecko wkrótce do niej dołącza i kopiuje wszystko, co robi, powodując śmiech i więź. To sprawia, że Aszę znów przypomina sobie szczęście swojego dawnego życia. Wieczorem dziewczynka w końcu zgadza się wziąć drugi materac i śpi obok Aszy. Wkrótce zaczyna płakać i próbuje to ukryć, ale Asza mówi jej, że to w porządku płakać i bać się. Dziewczyna tęskni za rodziną, ale myśli, że wkrótce zobaczy swoją mamę, ponieważ buduje łódź, aby ją znaleźć. Wspomina również, że ma na imię Hej Hej. Po kolejnej nocy pełnej koszmarów, Asza zabiera Hej Hej ze sobą na dach, aby przejść przez rutynę. Hej Hej bawi się drzwiami i usuwa taśmę, którą Asza założyła na zamek, więc kiedy drzwi przypadkowo się zamykają, nie mogą ich otworzyć od zewnątrz. Asza jest zdenerwowana, ale Hej Hej natychmiast pokazuje jej, że potrafi otwierać zamki i otwiera je ponownie. Później, gdy Asza przygotowuje nowy posiłek, zdaje sobie sprawę, że brakuje jej naszyjnika. W tym momencie słyszy jakieś odgłosy i wygląda przez okno, aby odkryć, że padlinożercy wrócili, więc prosi Hej Hej, aby pozostała cicho, czekając, aż odejdą. Później, gdy Asza pomaga Hej Hej się umyć, dziewczyna prosi ją, by wyszły razem, ale Asza odmawia. Mówi, że to jej dom i że tam i tak nic nie ma. Następnie Asza pyta Hej Hej, czy wzięła jej naszyjnik, ale Hej Hej mówi, że nie i ucieka do innego mieszkania, urażona oskarżeniem. Wieczorem Asza je kolację sama i zauważa, że brakuje wody, więc idzie to sprawdzić i odkrywa, że Hej Hej wziął ją do mycia. To wywołuje kolejne wspomnienie o tym, jak usłyszała wiadomość o tajfunie zbliżającym się do sąsiednich krajów i jak walczyła z matką, która chciała, aby wyszła za mąż i była dobrą żoną. Tej nocy koszmary się nasilają, a Asza wciąż widzi wszystkie ciała w wodzie. Kiedy się budzi, przez chwilę myli Hej Hej ze swoją siostrą. Później Asza uczy Hej Hej, jak radzić sobie z elektrycznością w budynku, ale Hej Hej przerywa, by zapytać o drzwi na końcu korytarza. Asza prosi ją, aby je zignorowała, ponieważ ten pokój śmierdzi i jeśli go otworzą, zapach rozprzestrzeni się wszędzie. Kolejne wspomnienie pokazuje Aszę oglądającą wiadomości, które donosiły o całkowitym zniszczeniu Singapuru przez powodzie. Jej matka wyłączyła telewizor i powiedziała jej o następnym spotkaniu rodzinnym, ale Asza nie mogła iść. Wywiązała się kolejna kłótnia, a Asza powiedziała rodzinie, że czuła się jak więzień przed opuszczeniem mieszkania. Wracając do teraźniejszości, Hej Hej korzysta z radia i słyszy wiadomość o schronisku, więc pędzi do Aszy, aby poprosić o pójście tam. Asza odmawia, tłumacząc, że wyjście na zewnątrz jest niebezpieczne. Wywiązuje się kłótnia, więc Hej Hej nazywa Aszę złą i zgorzkniałą i wychodzi z pokoju. Idąc za nią do drugiego pokoju, Asza odkrywa, że Hej Hej buduje tratwę ze śmieci, ma też pistolet na flary. Asza natychmiast bierze go od niej i czyni wyznanie, jakiś czas temu próbowała odejść, ale sytuacja tam była tak straszna, że musiała wrócić. Po pogodzeniu się Asza wspomina, jak jej siostra wyszła za nią z mieszkania po kłótni z rodzicami, prosząc ją, by nie odchodziła. Asza wyjaśniła, że nadszedł czas, aby się wyprowadziła, ale obiecała, że nadal będą się spotykać. Następnego ranka w końcu zaczęło padać, więc Asza i Hej Hej pędzą na dach, aby zebrać dużo wody i odpowiednio ją schować. Podczas pracy Hej Hej zauważa, że naszyjnik Aszy po prostu spadł. Następnie Asza odkrywa pozostawione zdjęcie i jest przytłoczona wspomnieniami, więc Hej Hej pociesza ją i przypomina, że mają siebie nawzajem. Kiedy Asza kładzie się spać, jest zaskoczona, gdy znajduje coś pod poduszką, to jej naszyjnik, który spadł, ponieważ zapięcie jest zepsute. Czując się źle z tym, jak potraktowała Hej Hej, następnego ranka Asza zaczyna pracować bez przerwy, aż udaje jej się zbudować tratwę. Hej Hej jest bardzo podekscytowana, a Asza ponownie przypomina sobie noc kłótni. Jej siostra próbowała jej powiedzieć, że zostawiła naszyjnik w kurtce Aszy, gdy nagle ludzie na ulicy zaczęli uciekać w panice, ponieważ za nimi było ogromne tsunami, które uderzyło w ulicę w ciągu kilku sekund. Wracając do teraźniejszości, Asza postanawia podarować Hej Hej swój naszyjnik. Jakiś czas później duet zbiera zapasy, aby przygotować tratwę do wypłynięcia. Hej Hej słucha radia, a słuchawki przypadkowo się rozłączają, powodując głośne echo muzyki w pokoju. Asza pospiesznie je wyłącza, ale wkrótce słyszą głosy padlinożerców na zewnątrz. Spanikowany duet stara się jak najszybciej ukryć wszystkie swoje osobiste przedmioty, po czym Asza wpycha Hej Hej do dziury za fałszywą ścianą szafy. Nie ma tam wystarczająco dużo miejsca za nich obojga, więc Asza będzie ukrywać się w śmierdzącym pokoju. Wkrótce padlinożercy wchodzą przez okno, ale Asza chowa się w samą porę w śmierdzącym pokoju, gdzie znajduje swoje stare rodzinne zdjęcia, ponieważ jest to jej stare mieszkanie. Tym razem padlinożercy rozpoczynają znacznie bardziej brutalne poszukiwania, niszcząc wszystko, co mogą znaleźć, w tym tratwę. Facet przychodzi do śmierdzącego pokoju i krztusi się zgniłym zapachem, ale nie przestaje się ruszać i usuwa stare prześcieradła, tylko po to, by znaleźć ciała rodziców Aszy, powodując u niego wymioty. W tym samym czasie Asza również wymiotuje, przypominając sobie noc tragedii. Fala niszczyła wszystko na swojej drodze, zabijając dziesiątki ludzi na sekundę. Wszyscy zaczęli się przepychać, aby mieć szansę na przeżycie,
więc Asha zaciągnęła siostrę do budynku, aby skorzystać ze schodów, ale wkrótce tłum podążył za nimi. W teraźniejszości padlinożercy zabierają całe jedzenie i wpatrują się w zdjęcia Ashi. Chłopiec znajduje szafę i zauważa coś dziwnego, więc inni padlinożercy pomagają mu przesunąć fałszywą ścianę i schwytać Hei Hei. Asha słyszy to wszystko ze swojej kryjówki w śmierdzącym pokoju i po raz kolejny ma retrospekcję, kiedy wchodzili po schodach, siostra potknęła się i upadła, więc została zdeptana przez tłum. Asha spanikowała i biegła dalej, nie zauważając, że jej siostra zaginęła, dopóki nie dotarła na dach. Nagle Asha słyszy, jak przerażony Hei Hei mówi grupie, gdzie ona jest, a padlinożercy szybko ją znajdują, nokautując ją. Kiedy się budzi, Asha jest związana, a obcy padlinożerca próbuje ją wykorzystać, ale w tym momencie przywódca wzywa go do siebie. Chwilę później Hei Hei i wszystkie zapasy zostają zabrane do łodzi padlinożerców. Asha wkrótce również zostaje wyciągnięta, a spojrzenie na Hei Hei przypomina jej o siostrze, dzięki czemu zdaje sobie sprawę, że nie może ponownie popełnić tego samego błędu. Szarpie za linę, ale chłopak cofa ją i sprawia, że wpada do wody. Na szczęście w pobliżu znajduje się zepsuta płyta CD, więc Asha używa jej do zaatakowania mężczyzny, co powoduje, że ten w złości próbuje ją utopić. Po szamotaninie Asha w końcu sięga do pistoletu na flary w kieszeni i strzela do faceta, zabijając go. Pozostali padlinożercy słyszą hałas i wracają do budynku, ale nie widzą Ashi. Gdy grupa rozdziela się, by szukać, duży facet słyszy krzyk Ashi i przychodzi za nią, ale jest to część jej pułapki. Zmusza go do upadku za pomocą liny, a następnie używa gitary, by pobić go na śmierć. Następnie zabiera mu nóż i biegnie do innego pokoju, by włączyć radio. Wkrótce za hałasem podąża padlinożerca, a Asha skacze na niego od tyłu, dźgając go nożem. To nie wystarcza i facet zaczyna walczyć z Ashą, rzucając ją na materac i próbując udusić. Na szczęście udaje jej się dosięgnąć noża i zaczyna dźgać go wielokrotnie, aż ten pada martwy. Następnie padlinożerczyni również słyszy hałas i znajduje puszkę z ogniem w środku. Asha zaskakuje ją, oblewając ją olejem i wpychając do innego pomieszczenia, gdzie podpala ją, a następnie blokuje drzwi, aby pozwolić jej płonąć powoli. Przywódca słyszy jej krzyki i rusza w tamtym kierunku, ale kiedy schodzi po schodach, Asha skacze na niego, by go dźgnąć. Następuje kolejna walka, podczas której przywódca uderza Aszę kilka razy, a następnie próbuje ją udusić. Asha kontynuuje walkę i sięga po latarkę, co powoduje, że zapada ciemność, a ona bije nią faceta na śmierć. Kiedy włącza latarkę, pojawia się chłopak i otwiera ogień, więc Asha natychmiast biegnie na dach. Chłopak biegnie za nią i gdy tylko wychodzi na zewnątrz, Asha zamyka drzwi po usunięciu taśmy, więżąc padlinożerce na dachu. Chłopiec zaczyna błagać o pomoc niewinnym głosem, a Asha rozważa zlitowanie się nad nim, ale wkrótce zaczyna strzelać do drzwi, więc Asha wychodzi. Na łodzi został tylko jeden padlinożerca, który pilnuje Hei Hei. Asha podchodzi do okna i używa swojego harpunopodobnego urządzenia, ale nie trafia i spada ono do wody. Kiedy facet rusza, by sprawdzić hałas, Hei Hei wykorzystuje okazję, by zepchnąć go z łodzi, ale mężczyzna chwyta ją i sprawia, że ona również spada. Zdesperowana Asha wskakuje do wody, aby ją uratować, podczas gdy mężczyzna wynurza się w pobliżu, tylko po to, by zostać zjedzonym przez morskie stworzenie. Po kilku sekundach ciszy duet również wypływa na powierzchnię, cały i zdrowy. Podpływają do łodzi i w końcu ruszają w drogę, wiedząc, że wszystkie zapasy skradzione przez padlinożerców pozwolą im przetrwać do czasu znalezienia schronienia. Tej nocy Asha w końcu śpi bez koszmarów. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw subę i łapkę w górę. Miłego dnia.